Jak się czujesz na kacu? No chujo, nie? No a jak masz jakiś problem i próbowałeś go zapić, to będziesz czuł się jeszcze gorzej. To ci nie pomoże. I wtedy jest ci jeszcze gorzej i zaczynasz sobie przypominać, ej, dobra, ale kurczę, to jak ja wypiłem te piwo czy tego drinka, to tak przypominasz sobie, że na chwilę stało ci się lepiej. I co robisz? Próbujesz wrócić do tego stanu, który na chwilę oddalił od ciebie ten problem. I co robisz? No, bierzesz tą butelkę, bierzesz tą szklankę i pijesz. I wiesz co? Znowu poczujesz się lepiej, ale to nie będzie takie jak wcześniej. Pamiętaj, że za każdym razem, nawet jak pijesz raz w tygodniu, to za każdym kolejnym razem ten high, ten spokój, ta złudna wolność, te zapominanie, umniejszanie problemom będzie coraz gorszej jakości. I będzie coraz krócej trwało. Za każdym razem ten alkohol da ci mniej tego komfortu. I później dogoni cię kac, kace będą coraz gorsze i te problemy wrócą znowu, nie z podwójną, nie z poczwórną siłą, tylko razy 8, razy 9. Potem znowu spróbujesz, mówię, kurde, nie, to tak źle jest, to ja znowu wypiję, bo nie chcę o tym myśleć. I będzie znowu to samo, i potem ten problem wróci razy 12, razy 14. Rozumiesz, co chcę ci powiedzieć? Za każdym kolejnym razem będziesz miał coraz słabszą fazę i coraz gorsze moralniaki, coraz gorzej będziesz się czuł, już jak będzie puszczał ten alkohol, nie?